Witamy serdecznie, ze mną dzisiaj JWP. Siemano. Tak jest. Siemano. Z tej strony KNT, nie mylić z KNT. I odnośnie tego KNT chcieliśmy tutaj wyjść, czy czytaliście może książkę i czy doszły do was jakieś słuchy, że może o was jest jakaś wzmianka też ciekawa. Nie wiem, pytam, nie wiem, nie czytałem. Ja nie czytałem, nie słyszałem. Nie czytałem, nie słyszałem. Ja też jeszcze nie czytałem, chyba wzmianek żadnych nie będzie. Ale ja chętnie przeczytam. No. O mnie na pewno nie ma żadnej zmianki, jeśli już, ale... Bo to są w ogóle inne, kurde, czasy, my żeśmy się nie bujali po ich w studiach, wiesz co? Ale wspomniał. A wspomnieć se może. No. Zostając przy literaturze, to czekamy też na waszą książkę, bo była wzmianka, że też w tym roku wyjdzie i pytanie, na jakim to jest etapie? No właśnie, tutaj chyba nie ma... O kim mówimy? O książce o JWP, albumie. Nie, no mordo, to kurde, w ogóle Kosiego się pytał. Takie rzeczy. No właśnie, nie ma głównego zainteresowanego chyba tutaj wśród nas. Idealnie ukrywa się. Tak, ale nie, mam pomysł, zróbcie potem tylko z nim wywiad. O, czego złapać? Jest to jakiś pomysł. No dobrze, powiedzcie mi tak, czy to była zaplanowana akcja w ogóle, że te solówki wyszły wszystkie w jednym roku? Tak. Tak, taka jest akcja, ale prawda jest taka, że... Nie. Rozbieżność. Nie, dobra. Mamy debatę. Faza była taka, że fajnie było, jakbyśmy się wszyscy wyrobili z płytą w tym roku. No i to prawie się to udało. Paweł leciutko, lekutko na następny roczek, więc nie jest źle, ale Kosi w nagrodę drugą wypuścił, więc myślę, że ilość płyt się zgadza, więc sprawie udane. No dobrze, ale to przepraszam. Ja tak też bardzo tak nie zawaliłem, bo ja tutaj też wydawałem. Ale w grudniu ma być przecież, tak? Taki był termin. No w grudniu coś ma być, ale nie wiadomo. Nie wiadomo, czy płyta. Może płyta, nie wiadomo, ale no, ale to nie wiem, czy to było tak, to było zaplanowane. No było, no bo ile można, już nie wiem, no po prostu. No nie wiem, ja zawsze myślałem, że kurczę, to tak wyszło po prostu. W sumie fajnie się złożyło, to był taki fajny zbieg okoliczności, że wszyscy zaczęliśmy pracować w różnych, w ogóle różne starty mieliśmy, tak, do tych płyt, a wydania tak jakby złożyły się na ten rok 2021, tak. Rok to jednak jest dużo czasu, stary, to rok tutaj byśmy mogli tak naprawdę wydać po 5 mixtape'ów każdy na łeb, wiesz, i to też by nie było wielkie wow, ale powolutku, fajnie, że jest taka zaangażowanie jest w ekipie, każdy chce to, co mu w sercu leży, wydusić na kawałki i to jest super, no mówię, Kosi na drugą płytę, więc miały być 4 płyty solowe, moja już idzie. Proszę, mogę się obronić? Znaczy rok to jest dużo czasu, ale i nie, też bardzo mało, ja wiem, znaczy ja obczałem swój Instagram i zobaczyłem, że w styczniu, tam 12 stycznia napisałem, mam 2 numery, nagrywam solo, za chwilę coś tam ten. No mamy już co? Nie, jest 10 w ogóle, więc, ale rok to wcale nie jest tak dużo. Ja, niektórzy są bardziej płodni, niektórzy mniej. Ja jestem akurat nie. Ja lubię właśnie inne rzeczy też robić niż tylko. Może ja ci zadam pytanie. A propos właśnie tego, czy rok to jest dużo, bez cenzury nagrywał się 6 miesięcy, tak? Ale rock and roll? 6 miesięcy. Tak, także tak. Mówię, jesteśmy w stanie. Tak, no to zależy właśnie od. Się muszą skupić pierwsze solo. Nie, no dobra, ale każdy ma. Shivers też musi, kurde, trochę jednak to zajmuje. No jednak sprawdzaliście, mam nadzieję, jego płytę. To nie... No tak, ale każdy ma też, wiesz, nie każdy, ale ma, wiesz, dziecko, szkołę, przeprowadzki, wiesz, trzeba jeszcze wychillować sobie, więc to nie jest tak. No. To nie, muzyka to nie jest wszystko, co mam. Ale jest bardzo ważna, może najważniejsza. No dobra, ale jest obsuwa, więc teraz jesteś może nam winny trochę tutaj, wiesz, uchylić rąbka tajemnicy odnośnie płyty, bo to będzie w ogóle może, płyta może taka... jestem, no bo... Kto tam będzie? Niewiele mogę powiedzieć, bo rozmawiam tutaj z moimi dobrymi ludźmi. No nie wiem, no jest taka jedna wytwórnia i to nie jest do końca ta moja, chociaż nie? To jest jedna pierwsza zagadka, a druga jest taka, że no właśnie możliwe, że zrobimy to szybciej sam, ale kurczę, wiesz, z tymi ludźmi może zrobię to troszkę wolniej, ale jednak mądrzej, więc dałem sobie troszkę czasu więcej i nie ma tutaj jakiegoś takiego ciśnienia, wiesz, właśnie bez ciśnień. Pozdrawiam Ziperę. A rozkminiacie w ogóle zrobienie trasy koncertowej z tymi solówkami, jak już wszystkie będą wypuszczone? Znaczy, ja wiem, że już przynajmniej z moim albumem Heroizm już są poczynione.
No kurde, jasne. Znaczy na razie są po prostu w fazie, wiesz, przygotowania jakby tam jakichś miejscówek i tak dalej, więc to będziemy z tym zaraz wychodzić, jeszcze album nie wyszedł. Wiem, że pierwsze koncerty są na koniec listopada, początek grudnia zaplanowane i jeszcze będziemy o tym informować. Jak najbardziej chłopaki są zaproszeni zawsze na supporty, więc a w ogóle chłopaki to jest mój support, to jest jak pupę. To jest mój support, nawet jak jestem w domu, więc nie, my people. A co by te, no my myślimy, tak jak mówiłem kurde u kolegi przed chwilą w innym wywiadzie, że mamy w planach też duże imprezy w 2022, wstępnie są tu dwie, mówię o dużej, bo chcemy, żeby one były jeszcze większe, będziemy mocno na pewno pracowali, żeby zachwycić, jak to ładnie mówię, zachwycić naszych odbiorców jakimś nowym pierdolnięciem, troszeczkę w większym formacie, no w każdym razie, jak mówiłeś, mamy duży atak rapowy, to się nie kończy, weny nie brakuje, 2022 nadchodzi. Chodzimy też w pięknym stylu i z koncertami, i z płytami, a Whistle wchodzi z taką świeżością i po prostu jako jego solowy pierwszy album, więc niech się nie spieszy, niech pierdolnie tak, że ten Olis tam się zatrzęsie na samej górze. Oby tak było. Whistle, powiedz mi właśnie, bo ty napomknąłeś troszeczkę o tym, że to życie się mocno zmieniło w ostatnim czasie. No i pytanie teraz, czy jest w ogóle szansa na kontynuację Jetlags, czy już zlądowałeś i gdzieś tam ta pomoła? Nie, lecę cały czas. Wiesz, z Marcinem cały czas myślimy. Zrobiliśmy niedawno, znaczy nie wiem, może już dawno, ale tak z miesiąc temu singiel, ale zrobimy pewnie zaraz następny. I oczywiście myślimy o trójeczce, no bo chcielibyśmy tą klamrę domknąć i zrobić trylogię. Tak, normalna rodzina. I od Bupina. Tak się właśnie zaczyna. Nie, no tak, tak. Nie myślę o żadnym. Robimy z Kosiorem, robimy. Właśnie poczęliśmy pewne ruchy w kierunku zrobienia nowego singla. Ja wiem, co ja powiedziałem, ale poczęliśmy dziecko nowe w celu nowego singla. No dobra, na waszym kanale ostatnio do autoryzacji, to potem poproszę. Pojawiają się u was na kanale też inni raperzy, mniej znani, jest The Real, jest Sydos, czy jest Smash i pytanie takie, czy kminicie w ogóle zrobienie labelu swojego i pomoc tym ludziom, żeby gdzieś tam zaistnieć? Wiesz, to są kolejne pytania do tutaj Marcina, bo Kosi jakby bardziej zawiaduje kanałem JWP, ale jak najbardziej wspieramy inicjatywę, wiesz, wspierania młodych talentów. Marcin bardziej przyjmuje ich pod skrzydło rzeczywiście, bo on ma do tego serce, zdrowie, akurat nie robił płyty, jak ja robiłem płytę, ale jest to fajna, myślę, platforma, żeby, wiesz, jeszcze tych młodych artystów przybędzie, po prostu, wiesz, też jest trochę, to jest angażujące bardzo, bo jest tyle utalentowanych ludzi w kraju, żeby nikogo nie skrzywdzić. My nie chcemy robić też takich jakichś castingów, wiesz, co wy tu macie, to wszystko wychodzi w miarę naturalnie, bo jesteśmy zajęci tak naprawdę sobą. My jesteśmy cały czas aktywnymi bardzo wykonawcami, co wreszcie widzimy się dziś na koncercie w Poznaniu, mam nadzieję, że zaraz będziemy się widzieć w Lublinie, zaraz potem gdzieś jeszcze i tak dalej, więc jest szaleństwo i niech ten COVID wypierdala i dajcie nam grać, wiesz, mamy tu ludzi, kurde, czekających na nasze gorące rzeczy i my też chcemy się nimi dzielić, więc zaczyna się coraz to bardziej wszystko nakręcać. Tak, mamy u nas na kanale, puszczamy fajnych, utalentowanych wykonawców, mówię, ale pytanie jest bardziej do Marcina i to, ale cieszymy się, że to się wszystko rozwija. No my się też bardzo cieszymy, bo też jakby nawiązując też konkretnie do twojego kawałka, nie mogę przestać, ty tam nawijasz, że nie o taki rap walczyłeś, włożyłeś czas, by ktoś teraz miał to zepsuć. No i my się z tym jako gdzieś tam bardziej oldschoolowcy zgadzamy. I kurczę, no pytanie takie, bo dużo osób twierdzi, że teraz na przykład przeżywamy taki dobry okres polskiego rapu. Co trochę stoi jakby, kurczę, w kontrze do tego, o czym nawijasz i nie wiem, jak ty ostatecznie wiesz, też to... Słuchaj, fantastyczne czasy były kiedyś, jak coś nam się nie podobało, to mieliśmy to w chuju. Rozumiesz? Teraz jakby ludzie za dużo myślą, nie wiem czy co, bo może jest presja społeczna, jakaś coś, ja nie wiem co jest. Ja jestem bardzo kuloodporny, jeśli chodzi o takie rzeczy i jak ktoś mi się nie podoba, po prostu mi to nie sprawia mi przyjemności, to ja po prostu wyrzucam to, nie przeszkadza mi to, czy coś jest dość wielkie sukcesy i bardzo dobrze, że odnosi sukcesy, wiesz. Tam gdzie są pieniądze, jest większe zainteresowanie, jest w ogóle ogólnie dobre prosperity na świecie i u nas w kraju, jakby nie patrząc, wiadomo, że komuś jest źle, ale jednak no, te drogi są coraz bardziej równe, kurde, tramwaje ładniejsze, gdzieś tam coś tam się dzieje. Jakieś opieka, już nie chcę tutaj, bo jednak 100 lat temu było gorzej, dobra, porównawczo. Dobra, no to myślę, że wyjaśniliśmy. Nie było gorzej 100 lat temu? Ja też tak uważam.
Aha, kolega się zgadza. No to tego jest ekipa, my man. No, w każdym razie. Nie możemy się zgadzać. Albo poprawić, jak się myli. No, więc wiesz, więc co tutaj by nie pierdolić, róbmy swoje i po prostu starajmy się zachęcić do tego jak najwięcej ilość osób. A my nam się to całkiem udaje, nie narzekamy, jest super. I pozdrawiamy was, co nas słuchacie, mordeczki wy moje. Nie, a właśnie, bo jeszcze uważam, że to wcale nie jest tak, że jest mniej wartościowych rzeczy. Uważam, że jest tyle samo albo i więcej. Tylko, że w ogóle rzeczy jest więcej, bo jest dużo większa łatwość. Wiesz, no tak, tworzenia tego wszystkiego niektóre rzeczy się bierze, i udostępniania, jako rap, to może zrobić. Gdzieś tam, o to bardzo daleko w sumie już spadło, nie? Jest może, wiesz, jedyna trudność, jaka może się pojawić, to jest, wiesz, z wyselekcjonowaniem tego, bo jest po prostu taki zalew, żeby wyłowić coś wartościowego dla ciebie, no to musisz się jakoś tam... Po prostu, fajne to fajne i nie chłap dziobem, że coś jest niechujowe, w ogóle nie traci energii na to, bo skup się na tym, że jest fajne i dobrą energię. No bo też, znaczy mi się wydaje, że to coś chujowe, to też jest fajne dla niektórych, więc, trudno z tym dyskutować po prostu. I odwrót też. No właśnie, i to, co jest fajne dla mnie, to się zachujemy dla innych, no. Zdarza się, że właśnie z tej teraz takiej topki popularnej, rapowej, polskiej, odzywają się do was ludzie, z którymi na przykład wy nie chcielibyście nagrywać kawałka, ale oni się do was dobijają. Zdarza się wam często odmawiać? No stary, co to jest za pytanie? Nawet jakby tak było, to ci nikt nie powie, tak stary, dobijają się, ale ich nie lubię, to im powiedziałem. Nie, to nieprawda. Po pierwsze, rzeczywiście jest czasami, nie wiem jak mam inni, ale jest to czasami tak, że chciałbym się skupić na sobie i musisz poodmawiać. Ja na przykład jestem bardzo chętny współpracować, natomiast teraz zająłem się swoją solową jakby drogą, to nie jestem w stanie pisać rymów sobie, komuś i tak dalej, bo ja po prostu na to nie mam czasu, bo ja też czasami muszę odpocząć, mam też rodzinę, mam też biznes, mam inne sprawy, więc jak nie ma jakby do tego po prostu momentu takiego, że jesteśmy teraz, napisaliśmy w tym momencie, już tu jest mikrofon, no to często może się to nie udać, także bym brał do domu, pracę domową, wiesz, to cię, po prostu odciąłem się i teraz stricte staram się robić swoje własne rzeczy. Oczywiście nie mogę odmówić macierzystemu składowi. Składemu nie odmówione i wiesz, i po prostu jest robione gdzieś tam coś. No, to zajmuje jakąś tam ilość czasu, wiesz. A poza tym są inne rzeczy też do robienia, oprócz muzyki, wiesz. Coś. No, ale idziemy. Co jest? No jedzenie, spanie, stary. To też są bardzo ważne rzeczy, wiesz. Nie myślenie o niczym też jest czasem dobre, bo zwariujemy, zlasuje nam się po prostu, sflipuje nam mózg. Czyli póki co nie przewidujesz jakichś takich ruchów niesolowych, bo gdzieś tam, wiesz, jak puściłeś kawałek z Szelerem... Ja muszę dać odpocząć. Super, a ja się cieszę. Zgadaliśmy się, czy wiesz, może jest szansa jakaś. Nie, no ja po prostu bym nie wszedłbym na głowę Schellerowi w ten sposób, a myślę, że on też ma co robić i wiem, że wychodzi zaraz nowy projekt jego z kumplem, nie wiem, czy to już jest oficjalne, więc nie będę nic zdradzał. Więc każdy ma na pewno co robić. Fajnie, że jest czas na to, żeby chociaż zrobić kolabo przy jednym numerze. To jest super i to jest właśnie ta energia, której potrzebujemy. Wiesz, a co za dużo, to niezdrowo też i nie możemy też robić też za dużo, bo się przejada. Wiesz, ja teraz jestem trochę w natarciu, mam nadzieję, że czymś tam zaskoczę. Płyta się, mam nadzieję, wiadomo, mam jakieś tam oczekiwania wobec waszych odczuć, ale mogę się mylić i kurde, życie płata figle. I mam nadzieję, że muszę odpocząć od danego artysty. Jak widzę niektórych za często, to też mówię, no fajnie, bo sprawdzam, bo widzę, że inteligentny, albo bardzo ciekawa barwa, albo coś tam mi się podoba, ale co za dużo, to wszędzie jest niezdrowo, tak? No więc właśnie, więc trzeba trochę też ludzi odpocząć, żeby trochę zatęsknili, wiesz, ale jak im za bardzo ich zostawisz, to też mają cię w dupie w końcu, wiesz, trzeba to jakoś sprytnie lawirować na ostrzu, wiesz. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca. Ja chciałem na koniec troszeczkę odejść od rapu, ale nie od hip-hopu, bo jesteście jednymi z takich ostatnich chyba ludzi na scenie, którzy kultywują też inne hip-hopowe elementy. No u was to jest na przykład graffiti. I chciałem was zapytać, czy macie jakiś taki niezrealizowany jeszcze cel, który chcielibyście zrealizować odnośnie graffiti, czyli pojechać w jakiś konkretny... To do mnie bardziej pytanie albo do Kosiego, bo chłopaki by chcieli obcinać nas, jak malujemy po nocach. Najchętniej by chcieli w nocy się umówić, żeby można było postać w minus 10 i poobcinać. Ból mojego taty tam na 6 bit. O Jezus, Paweł, my gramy koncert zaraz. Chciałbym namalować. Dobra, tak czy siak chcemy, tak, jest pełno rzeczy do zrobienia, na pewno chcemy dalej malować, chcemy być zdrowi przede wszystkim, co najważniejsze, to chcemy być kurwa zdrowi i bogaci. Tego życzymy. I żeby nasze dzieci były zdrowe i życzymy wam też, wam zdrowia dużo i to jest najważniejsze. A ty, czy ja pomaluję, to ja na pewno pomaluję, ja zrobię to, co ja będę chciał. Póki będę zdrowy, to ja będę robił wszystko, na co mam ochotę, wiesz, nie będzie wymówek. I tego życzę właśnie wszystkim słuchaczom, tobie,
wszystkim, którzy nagrywają, a tu jest druga kamera, zagadka, a to ja nie lubię tego profilu, proszę mi to kurwa na flipa zrobić. I ten, i po prostu najlepszego, kochani. Jeszcze powiedz, gdzie w Poznaniu, bo jakby dla Poznania tutaj nagrywamy dzisiaj, gdzie w Poznaniu można twoje prace zobaczyć? Oj, panie kochany, wystaw to dla takich nie mam. Myślę, że już praca na, na Hetmańskiej, może jeszcze coś wisi. Ale mam zamiar przyjechać tutaj, jestem umówiony też, bo przy akcji heroizmu też poznałem nowych ludzi z Poznania. Nie, on jest z Leszna. Ale trochę mieszkał w Poznaniu też. Tak, poznałem go, jak był poznaniakiem wcześniej. Więc co by nie było, to wiesz, jest plan, żeby przyjechać. Teraz trochę zimno na dworzu. Jakby Poznań jest mi bliski stylowo. Widzę tu, mam tutaj fantastycznych znajomych, z którymi chcę jak najszybciej pomalować. Niestety nie mogę się pochwalić wielą i dużą ilością prac. Ale postaram się to jak najszybciej zmienić, bo po nagraniu płyty chcę dużo więcej malować i na przykład właśnie wycofać się, tak jak mówię. Niech ludzie potęsknią. Jak nie potęsknią, to znaczy, że nie było warto czekać. No dobrze, ostatnie pytanie, JWP mecenowe. Cały czas wiem o tym, że jednak skupiliśmy się na tym promowaniu teraz Łysola, a jego płytę, to nie. Jest najważniejsze, żeby to teraz się przyjęło wśród słuchaczy. Nie, no teraz promujemy twoją płytę teraz. Teraz moją, wiadomo, a potem tą, a potem nie ma co gadać teraz, jesteśmy ziomblami, cały czas się... Nie, no gadamy o tym i myślę, że... nie chcę obiecywać, ale myślę, że coś zrobimy, gadamy o wspólnym singlu, żeby, bo dawno tego nie robiliśmy, a w sumie to zaczęliśmy, żeby znowu to zrobić, gdzieś polecieć, coś zrobić. Ale w sumie teraz na każdej z naszych solówek jeden z singli był numerem, w którym byliśmy wszyscy, tak? Byliśmy w pełnym składzie, standard premium, nadwór, u Michała na płycie też jest numer, w którym będziemy wszyscy, u Łysola też już kończymy nagrania, także... Tak, już zaproponowałem tutaj moim kolegom z teamu właśnie tytuł i jakiś tam, no coś tam nagrałem, żeby dograli się i gadamy też o tym może, żeby to zobrazkować jakoś, no. Tak, to troszeczkę inna strategia, numer połączony, cały skład na każdej z solówek jako singiel. Tak, w tym roku tak to wyszło. Mówiąc krótko, co będzie, to będzie. Na JWP, jakby mówię, jesteśmy cały czas w świetnym kontakcie, mamy co robić. Na tą w tej chwili po prostu zamykamy nasze solowe rzeczy. Mamy nadzieję, że jeszcze to jest cały czas aktywna rzecz, więc nie ma co pchać teraz nowe rzeczy, jak jeszcze starych nie przesłuchaliście. A w 2022, jak będzie aura, to siepniemy coś może. No i polecam. W grudniu dowiecie się o moich rzeczach więcej i wyjdzie singiel i wam kurwa szczęki opadną. A to się zdziwią, a u mnie się nie zdziwicie natomiast. 5 jest tylko przesuwka z 29. 5 listopada będzie premiera płyty Heroizm i bardzo by mi zależało, żebyście sprawdzili to, co tam dla was nagrałem. I kocham moją dziewczynę i mamę i moją rodzinę całą i wszystkich moich ziomali kochanych. Ja też pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. JWP, moich najbliższych. Blender Rap KMC, dziękujemy. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Fajnie mamy takie.